Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj mamy kolejny zestaw do robienia bomb wodnych. Jest to zestaw, który nazywa się Bunch of Balloons Bomb AO. Możemy zrobić chyba 100 bomb w 60 sekund. No brzmi imponująco, zobaczymy czy to działa. Mamy tutaj jeszcze coś specjalnego, taką wyrzutnię do tych bomb, kiedy będą już gotowe. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Jest to zestaw z firmy Zuru, z tego co widzę. Dla dzieci od 5 roku życia. Mamy tutaj już baloniki na tych plastikowych rurkach, podobne do poprzednich zestawów. No i zaraz zobaczymy, jak to działa. Tym razem mamy bomby niebieskie i fajny jest ten element, ta część do wyrzucania tych bomb. Z tyłu mamy czarno-białą prezentację. Mamy pokazane, jak rzucać tymi bombami i jak napełnić je wodą. Dobra, czyli rozpakowujemy i testujemy. No, odchodź, halo. Dobra, mamy już wszystko wyjęte. Tu mamy jeszcze taki adapter. Chyba tak to można nazwać. Taka część, którą będziemy przykręcać do kranu. Zaraz zobaczymy, jak to działa. To tutaj. Dobra. Sprawdzimy to, kiedy będziemy testować ten zestaw. Baloniki są niebieskie, neonowe. Ile ich tu jest? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dobra, policzę po cichu. Pięć jest tych balonów. Czyli wszystkich tutaj jest chyba 105. Dobrze liczę? Sprawdźcie mnie. I to jest taka wyrzutnia, czy jak to nazwać? Coś do wyrzucania tych bomb. I tam było napisane, że to narzędzie pozwoli nam wyrzucać bomby wodne na 15 metrów. No ciekawe, zobaczymy. Dobra. Tutaj z naszym kranem zawsze trzeba robić tak, właśnie używać taśmy, żeby nam to nie odpadło. Tamte adaptery niestety nie pasują do naszego kranu, także musimy zawsze go oklejać taśmą izolacyjną. Odkręcamy wodę i uwaga, co się teraz stanie. Zobaczymy, czy to działa. Działa, zobaczcie. Super. Zobaczcie, samo się wszystko robi, nic nie trzeba tutaj pomagać. Zobaczymy, czy zajmie nam to 60 sekund. Całkiem szybko się te bomby napełniają. Te balony, zaraz to będą bomby wodne dopiero. Chwilę, musimy poczekać. Dobra, są już prawie pełne. Zaraz będziemy je zdejmować, a może odpadną same, tak jak ostatnio to widzieliście. Przytrzymam kran. Może trochę im pomożemy, czy się da? Dobra, mam już jedną. Zobaczcie, jakie fajne. Udało się, wszystko działa. Myślę, że pozdejmujemy je sami. Dobra, ściągamy je szybciutko. Dobra, mamy już wszystkie. Tak one wyglądają, są dobrze zamknięte, woda nie wycieka. I teraz mamy naszą wyrzutnię.
Tutaj mieści się nie jedna bomba, tylko dwie albo nawet trzy, zobaczcie. I możemy właśnie je wyrzucić na około 15 metrów. Bomby są całkiem duże. Zapowiada się świetna zabawa. Idealna rzecz na śmigus dyngus. Napiszcie mi, co byście zrobili z takimi bombami wodnymi, gdybyście je mieli. Przeciwko komu byście zrobili taką bitwę, urządzili taką bitwę. I napiszcie, który zestaw do tej pory do robienia takich wodnych bomb podobał Wam się najbardziej. Były one dosyć podobne, ale czekam na Waszą opinię. Czekam na kciuki w górę, miłe komentarze, subskrybujcie, jeżeli chcecie i do zobaczenia w kolejnym filmie.